14 września w dawnym Pałacu Opata, gdzie dziś mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opactwie, odbyła się konferencja naukowa pod tytułem 200 lat od kasaty klasztoru benedyktynów w Sieciechowie. W imieniu organizatorów chciałbym serdecznie powitać wszystkich przybyłych na konferencję. Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i że będziecie w dniu dzisiejszym z nami. No, jesteśmy zaskoczeni frekwencją. Nie widzieliśmy w zasadzie, na jaki odzew tutaj możemy się spodziewać. W tym roku obchodzimy okrągłą 200. rocznicę kasaty klasztoru sieciechowskiego. W 1772 roku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów funkcjonowało około 1200 klasztorów, w których mieszkało ponad 16 tysięcy zakonników i zakonnic. W 1914 roku, w przededniu I wojny światowej, ta liczba wynosiła zaledwie 200 ośrodków klasztornych. Poprzez naszą konferencję chcemy w pewien sposób nawiązać do sesji naukowej, która niemal pół wieku temu odbyła się w Sieciechowie, w 1972 roku. W sesji tej uczestniczyli późniejsi profesorowie Tadeusz Lalik, Maria Brykowska, Wojciech Kalinowski. Referaty wówczas dotyczyły historii samego Sieciechowa, roli, jaką Sieciechów odgrywał na przestrzeni dziejów, rozwoju osadnictwa tych terenów czy architektury kościoła pobenedyktyńskiego. Szanowni Państwo, poprzez konferencję chcemy popularyzować wiedzę o klasztorze sieciechowskim. Chcemy, aby mieszkańcy dawnych posiadłości klasztornych w pewien sposób zrozumieli swoją tożsamość. Chcemy popularyzować wiedzę o dziedzictwie kulturowym, duchowym i materialnym klasztoru. Mamy nadzieję, że konferencja sprawi, że oczami naszej wyobraźni przeniesiemy się w dawne czasy. Oczywiście dzisiaj trudno oddać klimat i kontekst psychologiczny towarzyszący kasatom. Zakonnikom sieciechowskim odebrano nie tylko uposażenie materialne, o tym będziemy dzisiaj najwięcej mówić, ale odebrano im coś cenniejszego, czyli poczucie takiej ludzkiej sprawiedliwości i godności. I takie odczucia z pewnością towarzyszyły zakonnikom po kasacie, mimo że losy części z nich okazały się dość pomyślne. Po krótkim wprowadzeniu organizatorów przedsięwzięcia, oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego. Serdecznie Państwa witam w Pałacu Opata, obecnie zarządzanego przez panią dyrektor Grzesik. Mieści się tutaj ośrodek szkolno-wychowawczy. Cieszę się, że dzięki tej konferencji będziemy mogli przyjrzeć historii. Niektórzy ją, tak jak ja, będę poznawał, inni odświeżą. Życzę wspaniałych doznań i wracajmy do tych czasów, którymi możemy się szczycić. Zebrani wysłuchać mogli ciekawych wykładów dotyczących benedyktynów sieciechowskich. Doktor habilitowany Joanna Kalaga w ujęciu archeologicznym opowiedziała o dziejach opactwa benedyktyńskiego w Sieciechowie. Wiemy, że klasztor został zbudowany na grodzie Sieciecha i teraz tylko kwestia, czy Sieciech starszy go zbudował, Sieciech młodszy, czy Sieciech mokrzy, Jaksa i Henryk Sandomierski. Jeżeli chodzi o czas, to jest to koniec XI wieku, połowa XII wieku. W tych kategoriach początek klasztoru się mieści. Proszę Państwa, musimy się liczyć z tym, że wyniki badań archeologicznych są rozbieżne z wynikami badań historycznych i w świetle źródeł archeologicznych. Kościół, bo po nim się pozostały tylko te najstarsze ślady, został wbudowany pod koniec XIII i na początku XIV wieku. Taką największą rewelacją ostatnich wyników badań jest to, że stwierdzono, iż w podziemiach obecnego kościoła, który tutaj jest zaznaczony w formie takiego krzyża równoramiennego, wpisana jest forma kościoła romańskiego. To jest jego przybliżona rekonstrukcja, czyli kościoła bazylikowego. Jednym z ciekawszych i ważniejszych wyników badań, w tym wypadku już tylko samych archeologicznych, jest to, że zostały odkryte relikty budowli gotyckich, które w ogóle do tej pory nie były brane pod uwagę. I trzeci okres rozwoju, który jest uchwytny w materiale archeologicznym i architektonicznym, to jest założenie barokowe, z którym mamy do czynienia do dnia dzisiejszego. Dr Krzysztof Stalmach przedstawił procedury organów administracyjnych przy przejmowaniu majątku benedyktynów sieciechowskich w okresie kasaty klasztoru.
akt kasacyjny został przez Franciszka Skarpy Malczyckiego podpisany 17 kwietnia 1819 roku. Jest to data, kiedy na liście, zaraz na drugim miejscu, w odpisach tak jest przynajmniej, znalazło się opactwo i klasztor w Sieciechowie. Ustalono, że właściwie natychmiast powinna się odbyć pierwszy etap, okupacja tych dóbr. Później będzie lustracja, o której Państwu powiem, a także na końcu będzie ewakuacja. Zakonnicy w tym czasie nie opuszczają tutaj klasztoru, ponieważ dostają propozycję, i to bardzo taką poważną, że po wyliczeniu tej intraty, o którą tam oni mówili, czyli dochodowości tego swojego majątku, będą mogli zostać oczywiście swoimi, tu na swoim miejscu, ale dzierżawcami swojego majątku. No to jest troszeczkę śmieszne, prawda? Oni się, czy się zgodzą, czy nie zgodzą z tym, że tak, 2/3 tego dochodu idzie na właśnie skarb teraz do tego funduszu ogólnoreligijnego, który zostanie później utworzony, on się ten na razie jeszcze tak nie nazywał, a resztę pozostanie na ich utrzymanie. Z tym, że już tak, nie mają posługi klasztornej i tej gospodarczej, po drugie nie mają już posługi, znaczy tego muzykantów swoich, którzy bardzo tutaj było 15 osób dobrze opłacanych, więc tutaj mamy taką sytuację troszkę dziwną, ale zakonnicy zgadzają się na takie uwarunkowanie i przyjmują 24 czerwca, czyli w roku gospodarczym, bo wtedy rok gospodarczy się liczył od 24 czerwca, czyli na świętego Jana, przyjmują to jako no, dzierżawę własnego majątku. Trochę to śmieszne, w każdym razie zakonnicy tu są jeszcze w dalszym ciągu i pracują. W 1820 roku składają im propozycję ci komisarze delegowani, żeby opuścili ten budynek, bądź też przeznaczono w tym czasie na wszystkie zgromadzenia benedyktynów dwa miejsca, w których mogli zamieszkać. I było to Sieciechów i był to Pułtusk. Ale okazało się, że w Sieciechowie zarówno zakonnicy sieciechowscy nie chcieli pozostać, ani też nie chcieli się przenieść do Pułtuska. I ostatecznie zakonnicy się rozchodzą po bliższej i dalszej okolicy. Zakonnicy, oczywiście ci, którzy odeszli, dostali tak zwane kompetencje, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, czy to jest renta, czy też może bardziej by to pensja może wyglądało, czyli jakiś tam ekwiwalent pieniężny, roczny oczywiście, zależnie od tego, do jakiej grupy zostali zaszeregowani. W dalszej części konferencji usłyszeć można było referaty dotyczące m.in. klasztoru w opactwie w ogniu walk I wojny światowej, procedur ochrony i promocji związanej z uznaniem zespołu pobenedyktyńskiego w opactwie za pomnik historii, czy też losów i znaczenia dziedzictwa kulturowego zachowanego po benedyktynach sieciechowskich. Forma jest typowo późnobarokowa. Widać to po dekoracji, po ukształtowaniu całego portalu. Dopasowana świetnie do całego kościoła, który jako obiekt późnobarokowy, można powiedzieć nawet, że rokokowy, jest swego rodzaju chyba najpiękniejszym rokokowym kościołem na Mazowszu. Tak mi się przynajmniej wydaje, pani profesor na pewno może przytaknąć. Stylizacja portalu jest zgodna z duchem czasu i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Z pewnością nadal pozostaje on w swoim znaczeniu bramą, przez którą przechodzi się z tego, co jest świeckie, do tego, co jest święte i znajduje się w środku kościoła. Po części naukowej uczestnicy konferencji mieli okazję zwiedzić zabytkowy kościół i zabudowania poklasztorne. Patronat honorowy nad konferencją sprawowali jego ekscelencja ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, oraz Andrzej Jung, starosta powiatu kozienickiego. Patronat objęli również Marcin Gac, wójt gminy Gniewoszów, oraz Arkadiusz Guba, wójt gminy Sieciechów. Organizatorami konferencji byli parafia w Niepowzięcia Najświętszej Marii Panny w Opactwie, Stowarzyszenie Inicjatyw Historycznych i Kulturalnych Sieciech oraz Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.